Mój tekst. Męski tekst. To też będziecie Boja mieć, Żeleńskiego. Też, ale męski tekst w tym sensie, że w tym tekście Boja Żeleńskiego zaobserwujecie różnicę pomiędzy wyborami dokonywane przez kobietę, przez jej poziom wrażliwości i poziom wrażliwości męski. A nie umawialiśmy się, zrobiliśmy to oddzielnie. Robiliśmy to zupełnie oddzielnie i sposób wyboru tekstu też świadczy o funkcjonowaniu. Kobieta i mężczyzna nie różnią się między sobą tylko drugo- i trzeciorzędowymi cechami płciowymi, ale przede wszystkim różnią się pomiędzy sobą sposobem podejścia do świata. Nasze mózgi są inne. Odmienność nasza zamknięta jest pomiędzy uszami, a nie między udami. I te różnice w dużej mierze determinują również nasze zachowania seksualne i między innymi mój wybór pośrednio będzie o tym świadczył. Proszę. Uwaga, cytuję. I wiedz, bo nie wie o tym tylko ciołek, że męski język to nie martwy kołek, lecz wielki sztukmistrz, co wielkie usługi niesie w miłości, to prawie drugi. Tutaj był drugi? Drugi, to CH było. CH? CH było. To, no dobra. Jak drugą cipką są wargi niewieście, więc niechaj język pod niebienie pieści i pośród tego rozkosznego scherca niech się w jej buzię wciąż wkręca i wywierca. Niechaj koniuszkiem swawolnie, poważniej na przemian wargi w jej buzi podrażni. Gdy się wbije, zdaje się dzieweczce, że to już siedzi w jej poteczce i coraz głębiej wbija się do szparki. Gdy zaś łaskocze wargi, wtedy ciarki przechodzą pannę na myśl przewspaniałą, jaką by rozkosz miało młode ciało, jaki by moment przeżyło szczęśliwy, gdyby twój język szorstki i ruchliwy w taki sam sposób, ach, tu aż dziewica przestaje myśleć, ogniem palą lica. Pięknie. I co teraz, porozmawiamy o miłości oralnej? No, przechodzimy do miłości oralnej. Chodzi o to, aby język giętki przekazał wszystko, co pomyśli głowa. No. Musieliby ale państwo tutaj nie, ale tutaj, proszę państwa, jeżeli zwróciliście uwagę dokładnie na to, co czytałem, ja wcale nie czytałem o miłości oralnej, pani redaktor, tylko czytałem o sztuce pocałunku. O pocałunku. A to ja przepraszam, to ja miałam takie fantazje, sorry. No właśnie. Bo to, co ja przeczytałem, to jest dokładnie sztuka pocałunku. Czyli tego pierwszego momentu, w którym przekraczamy barierę drugiego człowieka. Rzeczywiście pocałunek na swój sposób jest, przypomina w pewien sposób kontakt seksualny już taki zaawansowany, ponieważ to pocałunek, kiedy wchodzimy w okres dojrzałości seksualnej i zbliżamy się do kresu inicjacji, to tak naprawdę w dużej mierze to pierwsze pocałunki są pierwszą tą barierą erotyczną, którą przełamujemy. Ten pierwszy pocałunek tak naprawdę się pamięta przez lata. Kto z państwa pamięta, kiedy po raz pierwszy się całował? Mało. Mało. Jejku. Naprawdę ta sztuka pocałunku jest niedoceniona? Czy możecie odpowiedzieć mi na pytanie, dlaczego? Dlaczego nie pamiętacie swojego pierwszego pocałunku? Przecież był to pierwszy moment, w którym przekraczyliście barierę drugiego człowieka, w którym zostaliście, spletliście się razem w miłosnym uścisku i te języki właśnie przekazywały, były najczulszą pieszczotą. Dlaczego tak mało z was osób pamięta o swoim pierwszym pocałunku? No teraz jestem zafrapowany. Zimno pani mówi, pani nie podnoszą rąk, no dlatego. Niech się pan nie martwi, to może nie, sobie przypomną. To następnym razem, jak będziemy głosować, to proszę tylko pokazywać języki. Teraz ja? Teraz aha, tak, dobra. Tak. Drugi fragment, który wybrałam, dotyczy uwodzenia, nie gry wstępnej, tylko uwodzenia starszej dziewicy, nie takiej młodej jak w tym pierwszym fragmencie, czyli 30-latki. Okazuje się, że Tadeusz Boj-Żeleński doskonale wiedział, że kobieta z wiekiem rozwija swoją seksualność i że to, czego nie zrobi, jak to często mówi pan doktor, 20-latka, zrobi 30-latka. Czego nie zrobi 30-latka, zrobi 40-latka i tak dalej, aż do
w nieskończoność. No i to jest właśnie sztuka uwodzenia 30-latki. Jak ją uwieść? Te wszystkie rady tylko się do piczek stosują młodych, naiwnych prawiczek. Jeśli zaś zdobyć chcesz wianek niewieści panny, co lat ma około 30 i co o wszystkim na pamięć wie wiele, tę brać już musisz nie na duperele. Poezję, artyzm, zawracanie głowy, lecz na poważne, celowe rozmowy. Tej zacofanej pannie tłumacz przeto, że nigdy nie chciałbyś zostać kobietą. Że my mężczyźni nieograniczoną w miłości wolność mamy. I że żoną dopiero panna musi zostać, aby miłości poznać przecudne powaby. Że życie dziewcząt musi być przeklętem, gdy każą czekać jej z temperamentem, aż mąż się zjawi. Że we wdzięki bogata i krwią kipiąca nieraz długie lata czeka daremnie, tęskniąc nieustannie. Ach, gdybym panną był, tak mów tej pannie, najmłodszych lat bym nie marnował wcale. Jeszcze tam znajdzie się w niej jakieś ale. Lecz już przyznała tobie rację w duszy, już choć się burzy i w niej coś się kruszy, a nuż się nigdy nie doczekam męża? Pomyśli sobie i wnet przezwycięża swą dawną skromność. Podczas jej wahania niech trwa wymowa, czary jej odsłania cudnej miłości. Słów pięknych nie żałuj, a przytem tul ją i całuj. A gdy obejmiesz ją, niech dobrze czuje, że warto z twoim zapoznać się. Pip, pip. Coś się stało? Było na CH. Na cecha. Na cecha. Właśnie ja nigdy nie potrafię zrozumieć naszych literaturoznawców, dlaczego oni to słowo nie chcą pisać przez samo H. Byłoby dużo prościej. Byłoby dużo prościej i tak bardziej chyba dynamicznie. Bo to się kiedyś, a to już zanikło, to się kiedyś inaczej wymawiało po prostu. Panie doktorze, co pan powie na ten fragment? Co ja mogę powiedzieć na ten fragment? No pokazujący na tym, że kobieta właśnie zmieniając się w podejściu do seksualności, zmienia również swoje priorytety. Jeżeli miała pozytywne doświadczenia, wówczas stawia inne warunki, inne. Ale o, to jest 30-letnia dziewica, bo to dotyczy dziewic, które jeszcze nie miały doświadczeń, czekają na męża. Niech pan pamięta, jakie to są czasy. To, że kobieta czeka na męża, to nie zmienia faktu, że stawia mu określone wymagania. I te wymagania zmieniają się również z biegiem czasu. W związku z tym, jeżeli polujemy na płotkę, zrzucamy inną przynętę. Jeżeli polujemy na suma, no błagam, musimy zastosować za porównanie? Inną łystkę. No taka jest prawda. To jest odwieczna gra pomiędzy dwiema płciami, które mają tak naprawdę służyć osiągnięciu celu, jakim jest w przypadku mężczyzn strategia krótkoterminowa. To znaczy, no, proszę państwa, no, nasza seksualność wywodzi się z korzenia tego wspólnego, jakim jest rozrodczość, jak powiedziałem. I strategią mężczyzny, zwróćcie uwagę nawet z punktu widzenia biologicznego. Mężczyzna przez całe życie jest w stanie naprodukować miliony plemników, aż za dużo on ich produkuje. A tymczasem kobieta w danym miesiącu produkuje tylko jedną komórkę jajową. Zatem mężczyzna biologicznie jest w pewien sposób ukształtowany do tego, aby jak najwięcej rozpleniać tego materiału genetycznego. Przecież ten mężczyzna jest w stanie, teoretycznie zakładając, w ciągu miesiąca, współżyjąc codziennie z jedną kobietą, w ciągu miesiąca jest w stanie zapłodnić 30 kobiet. Natomiast kobieta dla odmiany, gdyby nawet w jednym miesiącu współżyła z 30 mężczyznami, to tylko jeden jest w stanie ją zapłodnić. Więc ten sukces reprodukcyjny jest biologicznie różny. I w związku z tym mężczyźni w aktywności swojej przyjmują tak zwaną strategię, w dużej mierze tak zwane strategie krótkoterminowe. To znaczy jak najwięcej poznać tych dziewczyn i przepraszam za brzydkie słowo, zaliczyć. Tymczasem kobiety cechują, ponieważ one więcej inwestują, stosują strategię długoterminową, to znaczy znaleźć spośród tych wszystkich jak najlepszego mężczyznę, postawić mu określone wymagania, określone warunki, jeżeli on je spełnia, to go raz na zawsze usiedlić i osadzić w miejscu. I zakończyć jego karierę. O Jezu, jakie to jest skomplikowane i to się nigdy jakoś ze sobą nie spotka. Nie, to się spotyka. No, proszę zobaczyć, ile tutaj siedzi par, które się uśmiechniętych, spotkały. Wyglądających na szczęśliwe. Tak.
No teraz pan, panie doktorze, co pan tam wybrał? Postanowimy spełnić tą skrytą fantazję pani redaktor o tym, że pocałunek jest w jakiś sposób związany z seksem oralnym i ja pozwolę sobie przejść rzeczywiście do tejże fantazji. Cytuję, proszę państwa, to nie są moje słowa, uwaga, cytuję. Otóż wśród kobiet przynajmniej 3/4, bez względu na ich klasę czy też nację, mają wroconą już predestynację ustami pieścić całego ku... Nie, no to nie jest brzydkie słowo. Ustami pieścić całego kutasa. We Francji, zwłaszcza kobiet, cała masa ten kult uprawia. Tam więc też kobietki są mistrzyniami tak zwanej minetki. Och, śliczna sztuka minetki, gdyś CH raz poznał, co to znaczy, gdy całują całego ciebie usta białogłowy, wściekać się będziesz z radości. Wymowy tych pieszczot pióro żadne nie jest w stanie oddać. Pięknie. Proszę państwa, zwróćcie uwagę na taki ważny aspekt. Otóż wśród kobiet przynajmniej 3/4. A tymczasem na przykład badania pana profesora Izdebskiego, ostatnie takie duże badanie seksualności Polaków z 2011 roku, mówi, że w Polsce tylko 52%. Ale co tylko 52%? 52% lubi seks oralny i praktykuje. Kobiet. Kobiet czy w ogóle ludzi? Nie, w ogóle generalnie ludzi. A Polaków, jaka jest europejska średnia? A europejska średnia jest wyższa, więc jeżeli tak było przed wojną, że 3/4, a teraz tylko połowa, bo 52%, to znaczy, że nasza kondycja Polaków pogarsza się. A powinno być odwrotnie chyba. No powinno. No, no przecież teraz mamy zupełnie inne środki przekazu, mamy telewizję, radio. Oczywiście oni pod tym względem kuleją, ale przynajmniej mamy również internet, który w tym momencie no, trochę psuje cały proces kształtowania seksualności, bo internet przekazuje takie tak naprawdę proste treści, w dużej mierze oparte na przekazie wizualnym, niezwiązanym też z emocjami i trochę depersonalizuje ten seks, ale generalnie kładzie oczywiście nacisk na tenże seks oralny. Tylko że ten seks oralny od oglądania seksualnego O, jaką piękną muzykę mam w tle. Musimy przekrzykiwać. W każdym razie rzeczywiście to podejście do seksu oralnego jesteśmy tacy jeszcze wciąż ambiwalentni, że gdzieś jednak tradycje kulturowe, które powodują, że część osób deprecjonuje seks oralny, jest związane z pewnymi tradycjami takimi naszymi, które wciąż jeszcze funkcjonują w społeczeństwie i które powodują, że ciało człowieka dzielimy na lepsze części i na gorsze. Mogę teraz? Tak. No i ostatni fragment, który ja wybrałam, mówi o tym, jak należy uwodzić mężatki. Musisz jej wszelkie znać upodobania, zwyczaje, gusty, marzenia, nawyczki, ile mniej więcej trzeba dla jej piczki na machów machnąć i wszystkie zwyczaje przejąć na siebie. Niechaj jej się zdaje, że nie istnieje na świecie mężczyzna, który tak na niej dokładnie się wyzna, jak ty, że wspólne macie wszystkie gusta, że ją oceniasz. Kobieta jest pusta, każda. Że rację przyznasz jej, co rzadko u mężczyzn bywa i w każdym wypadku wierz jej, że mąż jej nie rozumie wcale. Kochaj jej koty, kapelusze, szale. Kobiety tego słuchać bardzo radę. Potrój w jej mężu każdą małą wadę, którą u niego spostrzegła i tobie opowiedziała. Wzdychaj przy tem sobie, aby myślała, żeś ty inny zgoła. Mów, że pracować chciałbyś w pocie czoła, jak chłop u pługa, jak byk, czy też w wałach, by ona wszystko u stóp swoich miała. O przyjaciółkach jej tak chytrość każe. Mów, że we wszystkim nie jest im do twarz. I mów, choć nieraz bierze cię cholera, że tylko ona z gustem się ubiera. W ten sposób jeno bardzo zatwardziała mężatka nabrać, by ci się nie dała. Są to wyjątki, a tych bardzo mało. W małżeństwie przecież szybko z ideału mąż się zwyczajnym staje śmiertelnikiem. Wady ma każde, a i on z pewnikiem. Lecz te, co przedtem nieznaczne się zdają, w małżeństwie szybko się wyolbrzymiają. Ja tak mało jakoś o seksie tutaj, prawda? Mało o seksie, ale
bardzo to, co pani redaktor przeczytała, jest istotnym elementem seksualności, ponieważ wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, iż seksualność to jest całokształt funkcjonowania naszego zarówno w sferze seksualnej, ale i pozaseksualnej, że te motywacje pozaseksualne w dużej mierze determinują, na ile my na przykład wieczorem mamy ochotę na seks z naszym partnerem. Ale do czego wieczorem? Też rano można mieć ochotę, ale oczywiście, prawda? Można rano, ale rano jest, wychodzimy do pracy. Przecież o 8 już trzeba być w zakładzie, podbić kartę na zakładzie. Chyba, że w niedzielę. Ale ten fragment, który pani redaktor wybrała, jest niezmiernie ważnym elementem podkreślającym, iż że frustracja w sferze pozaseksualnej w pewnym momencie może się przyczynić do tego, że u kogoś spada motywacja do podejmowania kontaktów seksualnych z partnerem, że właśnie i mądry kochanek, czy podstępny kochanek, który właśnie będzie wyolbrzymiał te negatywne cechy męża, który po jakimś czasie jest upierdliwy po prostu, albo w ogóle nie spełnia wyobrażeń i oczekiwań. No albo już na przykład nie chce się kochać z ale żoną. Ale nie, on może się chcieć kochać, ale ona może nie chcieć się kochać, bo jej wyobrażenia o tej pozaseksualnej sferze życia wiążą się z rozczarowaniem w stosunku do tego męża. I efekt jest taki, że to ona traci zainteresowanie. Jak jeszcze zjawi się ktoś, który pokazuje, że on myśli i czuje inaczej, bo on jest taki podstępny wąż. On oczywiście jest dokładnie taki sam jak ten jej mąż, tylko on ma tą strategię krótkoterminową, on musi ją zdobyć, więc musi jej podsunąć taki sposób myślenia, że on jest inny w każdym calu. Dlatego, że on i tak za chwilę zniknie. On nie zostanie i nie da się poznać za chwilę w tym, że jest dokładnie taki sam jak ten mąż. Badania, które były przeprowadzone swojego czasu w Warszawie na takiej dużej populacji mężatek, pokazały, że 75% mężatek zdradzało nie dlatego, że była niezaspokojona seksualnie, tylko w związku, tylko dlatego, że... A w którym to było roku? To było na początku, na około 2000 roku, czyli 14 lat temu. 14 lat temu to badanie pokazało, że tą naczelną motywacją kobiety do zdrady w związku była depresja wywołana frustracją życia właśnie w małżeństwie. A to obala ten mit, o którym się zawsze, no, taki stereotyp, że to mężczyźni głównie zdradzają. Nie no, mężczyźni zdradzają z tymi kobietami, które chcą zdradzić. No właśnie, skądś muszą brać te kobiety do zdrady. Przecież jeżeli mamy uwieść mężatkę, to jak sama nazwa wskazuje, mężatka, ona musi być już zajęta. I ona zresztą dlatego jest o wiele bardziej atrakcyjna, bo jest cudza i ona zostanie z tym mężem, a ja sobie pójdę dalej w świat, taki Johnny Walker. No reklamę jakąś pan jeszcze tutaj przemycił, no. Jaką? Dobra, jedziemy dalej. Ile jeszcze pan ma fragmentu? Bo też chciałabym, żeby państwo mogli zadać panu pytania, więc... A ja, proszę państwa, wybrałem teraz fragment odnoszący się do kobiet samotnych, bo kobiety samotne, rozwódki, wdowy... Do singielek. Do singielki mają też prawo do udanego życia seksualnego i je też w jakiś sposób trzeba uwieść. U mnie oczywiście będzie więcej słów na CH. Cytat, uwaga. Jeśli w dodatku twa piękna wybrana jakiś czas dłuższy nie była jeba, pip, pip. Łatwo ją zdobyć. Każda bowiem potka, gdy już raz dostała chuja do środka. O, panie doktorze. Tęsknić już będzie za nim całe życie. Zawsze o tej otwartej marzyć będzie bycie. Wyjątek tylko stanowią kobiety, które to, zdarza się nieraz niestety, głupcy mężczyźni do cecha zrazili. W najsubtelniejszej bowiem właśnie chwili dla kobiet w nocy poślubnej jak chamy rozprawiczalni brutalnie swe damy. Brudząc nikczemnie szaty ideałów, jakby w małżeństwie czasu mieli mało, aby swe żony nauczyć tęsknoty za męskim członkiem. Tu nie mówię o tych, gdyż te zrażone są na całe życie, lecz inne wszystkie marzy o tym skrycie, o tęgich, pip, pip. Które by je samotne cipki przez żywot cały. No to jest żenujące.
to jest przejmujące, że w najbardziej interesujących momentach ja muszę Ustawa o ochronie dzieci i młodzieży przed 23 nie wolno gonić. A tu nie ma dzieci i młodzieży. Ale radia słuchać mogą. Ale nie mogą o tej porze, to dzieci już muszą spać, a nie słuchać podstępnie RDC. Może pod kołdrą słuchaj. No, pod kołdrą. I co mamy w tym fragmencie? Mamy w tym fragmencie o tym, że dojrzała kobieta, rozwinięta seksualnie, ma prawo do swoich pragnień, że te pragnienia są jakby naturalnym elementem kobiecości, że kobiety mają prawo do posiadania popędu seksualnego, mają prawo do wyrażania swojej seksualności, mają prawo do swoich tęsknot seksualnych. A musimy o tym pamiętać, że na przykład jeszcze 100 lat temu koledzy moi lekarze na przykład uważali, że kobieta, która przejawia zachowania seksualne, na przykład przed rozpoczęciem współżycia seksualnego, to taka kobieta jest nienormalna i ją należy leczyć. Natomiast właśnie o kobietach, które rozpoczęły życie seksualne i u nich popęd seksualny został uruchomiony poprzez składanie systematycznie nasienia w jej organizmie, to te już od tej pory potrzebują seksu. Ale dlaczego potrzebują seksu? Bo to jest dosyć ciekawa teoria, muszę Państwu powiedzieć, i tutaj sobie pozwolę na taką małą dygresję. Nasi koledzy lekarze wymyślili następującą rzecz. Otóż ich zdaniem... 100 lat temu. W 1921 roku na kongresie w Wiesbaden dokładnie ten problem był rozważany. Otóż zdaniem naszych kolegów lekarzy metabolizm kobiecych hormonów, przede wszystkim estrogenów, powoduje, iż te hormony się degradują, rozpadają się do takiej substancji prostej, którą nazwano ginecyną. Nigdy zresztą nie znaleziono tej ginecyny i nie potwierdzono, że jest, ale wtedy uważano, że jest. I ta ginecyna okazało się, że jest jadem. Jest trucizną. Jest trucizną, która w organizmie kobiety zaczyna się kumulować i zatruwać jej ośrodkowy układ nerwowy. Czyli kobieta staje się złośliwa, drażliwa, awanturna, rzucająca garnkami, niemiła dla otoczenia. I okazało się, że jedynym antidotum na tą ginecynę jest co? Nie tyle seks, co męskie nasienie. Męskie nasienie, które się wchłania w organizmie kobiety od środka i neutralizuje. Dlatego między innymi uważano, że prezerwatywa jest niezdrowa dla organizmu kobiety, ponieważ jak nie ma nasienia, to ten to się zatruwa. No i oczywiście z mężatkami nie ma problemu. Mężatki mają nieskrępowany dostęp do nasienia męża, w związku z tym ginecyny nie mają. No ale co zrobić z wdowami, z rozwódkami na przykład? No i z pannami chyba też jeszcze, nie? Z pannami właśnie nie, bo ten pogląd, który obowiązywał, to był taki, że popęd seksualny u kobiety pojawia się w momencie właśnie, w którym ona pierwszy raz podjęła kontakt seksualny. Że mężczyzna powoduje, tak, który mężczyzna. Z nią się... No właśnie znowu to pierwsze złożenie nasienia jakby otwiera kobietę i uruchamia ten pozytywny cykl reakcji seksualnej. Chociaż jak widzimy, niekoniecznie, bo już Boi tutaj zwraca uwagę, że noc poślubna mogła być na tyle dużą traumą dla wielu kobiet, iż one później tego życia seksualnego nie chciały i tego zbawczego nasienia. No ale wracając jeszcze do tej dygresji z Wiesbaden, otóż okazało się, że koledzy lekarze wpadli na pomysł, że wdowy i rozwódki będziemy szczepili byczym albo baranim nasieniem. No ale to nie no, miało... No ale to dla ich dobra oczywiście. No ale jeszcze były inne pomysły, na przykład wtedy też lekarze ustalili, tak, czy to nie wiem, kto to wymyślił, czy to Freud, nie, Freud nie, że histerię kobiecą należy leczyć masażem waginalnym. Ale... I przychodziły kobiety do lekarza. No kiedyś to była niezła fucha, teraz za tą fuchę odebraliby prawo wykonywania zawodu. No był taki jeden seksuolog w Poznaniu. Ale kiedyś... Też tym masażem kiedyś leczył waginalnym. Kolejki były kobiety z tak zwanych dobrych domów, które a niektóre codziennie przychodziły. Cierpiały na melancholię, na różne tak, psychiczne wapory, jak to omawiano, neurastenie. Właśnie one sobie regularnie przychodziły do pana doktora. On im szybko robił specjalistyczny masaż. Waginalny. Endowaginalny. A one paroksyzm miały endowaginalny. Doprowadzały do paroksyzmu. Endowaginalnego. I one od razu wracały z tej terapii uśmiechnięte, kwitnące. Zdrowe. Zdrowe, szczęśliwe, aż do następnego dnia.
kiedy później pojawiał się z powrotem ten spadek nastroju i trzeba było szybko iść do pana doktora. No i oczywiście pojawił się problem, ponieważ jak się tak zebrało kilka pań z dobrego domu, no ten lekarz miał, nazwijmy to, pełne ręce roboty. I te ręce mu mdlały. W związku z tym znaleziono... Wibrator. Najpierw jeszcze wymyślono takie urządzenie do takiej szybkiej stymulacji strumieniem wody. Kobieta przychodziła i tak jak teraz na przykład są bicze szkockie, w niektórych sanatoriach, to tam kobieta przychodzi, rozbiera się noga, siadała w lekkim rozkroku, pan doktor brał taki szlauf z ostrą końcówką. Ciach, następna. Ciach, następna. Dzięki temu zarabiał więcej i ręce mu się tak nie męczyły. No a potem wibrator. A potem wibrator. Ale też lekarz tego wibratora używał, tak? Bo tak, to musiało być wszystko w gabinecie lekarskim. Wszystko w gabinecie lekarskim, a potem dopiero się rozpowszechniło, wymknęło się z gabinetów lekarskich. Do sex shopów trafiło. Ma pan jeszcze jakiś fragment? Bo ja bym chciała, żebyśmy oddali też mikrofon publiczności. Mam ostatni fragment, morał. Morał, bardzo ważny morał, który wybrzmi teraz jak podniebny chorał. Prawie. Cytat, uwaga. Wiedz, że kloaką jest kurepotka. Nie mogę. Co to jest? To pan będzie mówił, a ja będę pipać. Dobrze, to ja mówię, tylko proszę pipnąć, zanim ja powiem. Uwaga. No dobra, no. Wiedz, że kloaką jest kurewska potka. Że wsadziłbyś jak do wychodka, bo każdy, nawet najwstrętniejsze, je, jak do kanału, do niej pluje. No to jest bez sensu takie czytanie. A twój godny jest chyba salonu. Jakżebym potem mógł puścić się z żoną i do jej czystej, rozkosznej poteczki wsadzić brudasa? Co z śmierdzącej beczki pił świńską rozkosz. Brzydkie, okropne. Z tej ohydnej misy wyniesiesz trypry, szankry, syfilisy. Ale to nieładnie, bo nie lubił prostytutek i jako nie człowiek będziesz upodlony. Nie, nie, był, nie, nie to, że nie lubił, tylko że liczba chorób przenoszonych drogą płciową w ówczesnym czasie sięgała w Polsce, w samej Warszawie ponad 200 tysięcy kobiet. Czy dla kochanki, czyli też dla żony, tak dla mężatki, jak dla wdowy, panny, w czystości chowaj ja nienagannej. Myj więc go co dzień, by się sernie tworzył, a będziesz zdrowo i długo chędożył. Tadeusz Bojrzeleński w wykonaniu doktora Andrzeja Depko. Tak. Ja mam taką propozycję a propos tych wulgaryzmów, żeby pan doktor zainicjował taką, nie wiem, może referendum albo jakiś ruch społeczny i do Krajowej Rady z tym, dobra? Nie, tak, no, oczywiście, no przepraszam bardzo, ale no, ja rozumiem, co innego to jest, jak tworzy się jakiś taki głupawy program, gdzie jakby jedyną eskalacją jest używanie słów wulgarnych, a co innego, kiedy siadamy do naszej polskiej tradycji, to jakbyśmy się odcięli od części nas, a my szanujemy to nasza Polskę. Spuścizna my, jest. My drugą Rzeczpospolitą szanujemy i nagle się okazuje, że część tej drugiej Rzeczypospolitej kastrujemy. No tak być nie może. Droga Rado Krajowa. Panie doktorze, czy my możemy już oddać też mikrofon naszej publiczności? Niech te zmarznięte języki no przemówią. Kto ma mikrofon? Kto ma mikrofon dla publiczności? O, super. Czy ktoś z państwa chciałby o coś zapytać pana doktora, albo coś powiedzieć? Albo przeczytać mogę dać jakiś fragmencik. Wybrać swój własny. No bo jest okazja, można zapytać. No. Dzień dobry, dobry wieczór. Ja chętnie. Wspominał pan o różnicach w ukształtowaniu mózgu kobiecego tak. i męskiego. Z tego, co ja wiem na ten temat, to wiem, jakie są różnice funkcjonalne, na przykład dotyczące orientacji w przestrzeni albo rozpoznawania niewerbalnych sygnałów emocjonalnych. Ale czy na poziomie fizjologicznym są rzeczywiście jakieś, neurofizjologicznym są rzeczywiście jakieś istotne różnice? No, istnieją istotne różnice, jeśli chodzi o niektóre jądra podkorowe, które na przykład determinują naszą orientację seksualną. I na przykład okazuje się, że do dzisiaj była Parada Równości, więc to może będzie na czasie. Na przykład, byłam, fajnie było. Na przykład okazuje się, że
homoseksualiści, niektóre jądra zlokalizowane właśnie w ośrodkowym, jądra podkorowe, czyli pewne zgromadzenie istoty szarej, na przykład mają dokładnie tak samo, jak mają zbudowane kobiety. Czyli ich mózgi funkcjonują w podobny sposób, na przykład w obszarze orientacji seksualnej. To jest jakby dowód na to, że homoseksualistą człowiek się rodzi, a nie staje. Jakby nie ma, mając określoną strukturę ośrodkowego układu nerwowego, tak właśnie zbudowaną, a nie inaczej, nie dokonujemy później wyboru. My możemy, będąc na przykład osobą homoseksualną, na przykład właśnie z racji presji kultury, rezygnować na przykład z aktywności seksualnej. Natomiast nie jesteśmy w stanie zrezygnować z cząstki siebie, bo jest to, bo tacy jesteśmy po prostu. To nie jest swobodny wybór. Podobnie zresztą na przykład te badania mózgu pokazały na przykład, że u osób transseksualnych, które chcą zmienić płeć, na przykład z kobiety na mężczyznę, bądź z mężczyzny na kobietę, to również nie jest ich kaprys, to nie jest ich fanaberia. Znowu okazuje się, że ich mózgi są dokładnie zbudowane w taki sam sposób, jak zbudowana jest ta płeć, do której dążą. Czyli na przykład mamy kobietę, fenotypową taką kobietę, która chce nagle być mężczyzną i ktoś powie, że to jest kaprys, a okazuje się, że później w badaniu jej mózgu, że jej mózg rzeczywiście jest idealnie zbudowany tak samo jak mózg mężczyzny. Czyli ona de facto jest mężczyzną, ale ten mózg został zlokalizowany nie w tym ciele, do którego powinien trafić. Wspomniał pan o osobach homoseksualnych płci męskiej. W przypadku płci żeńskiej jest, rozumiem, tak samo, prawda? Dokładnie tak samo, tak. Ktoś z państwa? Następny. Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie. Czy pan doktor doczytał, jak długo ten jad musi się zbierać, żeby się stworzyła jędza? Żeby jędza się stworzyła, tak? Tak. To mnie nurtuje. Ten jad był tworzony codziennie, dlatego że ten estrogeny kobieta przynajmniej produkuje do połowy cyklu. Już od połowy cyklu z estrogenów przechodzi na fazę progesteronową i te estrogeny zaczynają się rozkładać. Czyli jakby od połowy cyklu już zaczynał się gromadzić, już się ta genicyna zaczęła gromadzić w organizmie i powoli zatruwać kobiece organizm, przede wszystkim właśnie ośrodkowy układ nerwowy, powodując zmiany zachowania. Rozumiem, ale czy ta substancja, jak się kumuluje, to co? No to, ale nie to, ma tej to, substancji. To ta kobieta nie staje się coraz bardziej złośliwa, niedobra. Idziemy na pocztę, chcemy wysłać list do Londynu, a pani mówi, nie ma takiego Londynu. A my wiemy, że jest. Jest lądek zdrój, prawda? Ale nie ląd. Czy jeszcze są chętne osoby? Halo? Czy już nie? No to cóż, bo... Ale czego musimy kończyć? Ale państwo chce nas słuchać. No. Ale oni nie chcą mówić, oni chcą, żebyśmy my mówili. To nieśmiałość, tak, dokładnie. No dobra, to jedziemy dalej. A to w takim razie niech mi pan powie. A może coś przeczytam jeszcze? Jak pan przeczytał ten cały tekst, niech mi pan powie, bo on jest bardzo śmiały jak na tamte czasy. Czy... Ja wolę 13 księgę. Czy się Następnym razem może się spotkamy, poczytamy 13 księgę. Czym się nasza obyczajowość taka, no stosunek do seksu, w jaki sposób teraz jest... ja mam wrażenie w ogóle, że jest o wiele mniej swobodny niż był wtedy. Też jak się czyta literaturę z tamtego okresu, że jednak pomimo tego, że tamta obyczajowość była taka, że trzeba było wyjść za mąż i tak dalej, czy się ożenić, to jest coraz więcej takich tematów tabu. Mam takie wrażenie. Nie, wydaje mi się, że to jest pozorne. To w tej chwili być może odbieramy, że tak jest, ponieważ to media w pewien sposób mogą kreować pewne określone zachowania i na przykład w sposób sztuczny tworzyć pewnego rodzaju bariery. My generalnie jesteśmy coraz bardziej, na razie, na tym etapie jesteśmy takiego wyzwalania się. My musimy o tym pamiętać, że nasza seksualność nie pozostaje w oderwaniu od tego, w jaki sposób socjalizujemy tą seksualność. A ta seksualność jest socjalizowana w taki sposób, że młody człowiek ma dostęp do materiałów erotycznych w taki sposób, w żaden sposób nieograniczony. On już...
co więcej powiedziałbym nawet, że następuje taka nadmierna erotyzacja już psychiki, bo obserwujemy nadmierną erotyzację kultury masowej. Jakby tą seksualność wpycha się już dosłownie wszędzie, gdzieś się ją tylko da, czy ona jest potrzebna, czy niepotrzebna. I nagle do tego młodego człowieka jakby docierają informacje o tej seksualności, o chęci realizacji się. Natomiast cofnijmy się właśnie do tej polskiej przedmiotu. No tam trzeba było jednak, żeby zobaczyć nagą kobietę, to trzeba było zdobyć się na to, aby na przykład podejrzeć służącą swoją. Nie było takiego łatwego dostępu do wiedzy, do erotyki. Ciągle nie pamiętam tym, że Boy był tym, który walczył o prawa kobiet właśnie na przykład do świadomego macierzyństwa, do środków antykoncepcyjnych, do prawa do aborcji. No, musimy o tym pamiętać, że ta seksualność tamtego okresu jednak w dużej mierze ograniczała kobiet. Musimy pamiętać o tym, że panowały w tym czasie dwa podstawowe lęki związane z aktywnością seksualną z punktu widzenia takiego biologicznego, mianowicie lęk przed zajściem w niepożądaną ciążę, bo jakby dostęp do środków antykoncepcyjnych i możliwości uzyskania środków antykoncepcyjnych były znikome. Dwa, że panował lęk przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. No i trzy, poziom emancypacji i wyzwolenia kobiet był niski. A co mamy teraz? Teraz mamy antybiotyki nowej generacji, więc przestaliśmy się bać chorób przenoszonych drogą płciową. Proszę Państwa, jak ja jeszcze chodziłem na studia, to jeszcze pamiętam ten lęk przed tą kiłą. Ta kiła dziesiątkowała i się tak każdy bał się tej kiły. Później ludzie przestali bać się kiły, pojawiły się doskonałe antybiotyki. To, co obserwujemy teraz, w tej chwili, jest też niepokojące, dlatego że jeszcze do niedawna tak bardzo baliśmy się HIV i AIDS. Ale to była choroba śmiertelna. A AIDS przestała być chorobą śmiertelną, bo pojawiły się leki antyretrowirusowe. I co się dzieje w naszej seksualności? Obserwujemy od 3 lat gwałtowny skok nowych zachorowań. I to zarówno w grupie mężczyzn podejmujących kontakty seksualne z mężczyznami, bo oni się przestali bać, i obserwujemy wzrost zachorowań w grupie kontaktów heteroseksualnych. Paradoksalnie, dzięki odpowiednim akcjom profilaktycznym zmniejszyła się liczba HIV i AIDS u osób, które podają sobie narkotyki do żywności. To teraz zrobimy chwileczkę tylko przerwę, bo ja pożegnam naszych słuchaczy, jest prawie 10:00. Z Ogrodu Krasińskich to była specjalna transmisja programu Bojowe Chędożenie. My zostajemy, a ja oddaję już głos do studia. Dziękuję bardzo, Ewa Wanat i dr Andrzej Depko. Tak.